Nagrywa się. Tak. Szanowni Państwo, jak już wiecie, w sobotę zawiązał się Komitet Inicjatywy Ustawodawczej dotyczący likwidacji abonamentu radiowo-telewizyjnego oraz likwidacji TVP Info. Szanowni Państwo, nie bez kozery wzięło się takie zapotrzebowanie oddolne, żeby rozwiązać raz na zawsze ten problem. Misja mediów publicznych jest związana ściśle z zapisami ustawowymi o radiofonii i telewizji. Artykuł 21 tejże ustawy wprost mówi, że media publiczne, jakimi są TVP, Polskie Radio, TVP Info, powinny realizować misję publiczną, oferując całemu społeczeństwu m.in. informację niezależną, zróżnicowaną, bezstronną i apolityczną. Taki jest zapis ustawowy. Co się Państwo dzieje w przestrzeni publicznej, w rzeczywistości, która kreowana jest przez media publiczne, doskonale wiecie. TVP Info stało się narzędziem do cynicznej gry propagandowej na rzecz polityków i obozu rządzącego Prawa i Sprawiedliwości. Codziennie, co godzinę media publiczne, a w szczególności TVP Info, proponuje swoim odbiorcom materiały informacyjne nie mające nic wspólnego z rzeczywistością, opierającą się na szczuciu, poniżaniu, atakowaniu swoich oponentów politycznych. Tam jest prowadzona brutalna polityka. Szanowni Państwo, dodatkowo, jak Państwo wiecie, rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczył corocznie dotacje dofinansowującą media publiczne, zarówno media telewizyjne, jak i radiowe, kwotą 2 miliardów złotych. Od roku 2015 media zostały doposażone kwotą blisko 5 miliardów złotych. I co roku, w myśl ustawy budżetowej również na ten rok, zostaną panu Jackowi Kurskiemu przekazane kolejne 2 miliardy złotych. 2 miliardy złotych na propagandę sukcesu, na szczucie ludzi, na poniżaniu, na atakowaniu swoich oponentów politycznych. Wszyscy dziennikarze, którzy pracowali w TVP Info, którzy opierali się naciskom, żeby TVP pozostało, czy też Polskie Radio pozostało apolityczne, zostali brutalnie wyczyszczeni. Szanowni Państwo, niech nawet same informacje dotyczące czy oglądalności mediów publicznych, czy też słuchalności Polskiego Radia jasno pokazują, że Polacy nie chcą takiego produktu. Polskie Radio, program trzeci, którego jestem fanem od zawsze, na koniec grudnia ma 2,4% słuchalności. To jest ogromny spadek, największy w historii. Przeskoczyły go nawet radia lokalne, TOK FM czy nawet Antyradio. Tam codziennie serwowane są również informacje, które nijak się mają do rzeczywistości. Pragnę przypomnieć Państwu ostatnią akcję prowadzoną w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w którą to zaangażowani są miliony Polaków w Polsce i za granicą. Zobaczcie Państwo, już od kilku lat TVP Info usuwa notorycznie serduszka, którymi obklejani są miliony naszych rodaków. Nie ma żadnej informacji. Jest notoryczny atak na Jurka Owsiaka, jest notoryczny atak na inne niezależne media, czy też organizacje pożytku publicznego, które chcą, żeby w Polsce została przewracona normalność. Dlatego, Szanowni Państwo, w sobotę została zapowiedziana akcja pod tytułem Zbieramy podpisy pod inicjatywą obywatelską, żeby raz na zawsze zlikwidować TVP Info oraz zlikwidować abonament radiowo-telewizyjny. Pragnę Państwu przypomnieć, że każdy z Państwa, który posiada w domu odbiornik radiowy bądź telewizyjny, za każdy z nich musi zapłacić 24,50 miesięcznie. W ciągu roku to jest kwota blisko 300 zł, 294. Ja jako użytkownik, jako Polak, jako osoba, która bardzo krytycznie odbiera ten bełkot informacyjny proponowany przez TVP Info, nie chcę płacić za tego typu usługę, bo to nie jest ani zróżnicowane, ani apolityczne, ani wyważone, a tym bardziej nie jest to bezstronne. Dlatego też mam nadzieję i liczę na to, że i grudziądzanie również dołączą do tej naszej akcji inicjatywnej i uda nam się zebrać nie tylko te minimalne 100 tysięcy podpisów pod inicjatywą ustawodawczą, ale zbierzemy, nie wiem, milion, 1,5 miliona tych podpisów, żeby marszałek Witek nie mówiła i nie miała możliwości schowania kolejnego naszego projektu do zamrażarki. Pragnę Państwu przypomnieć, że Koalicja Obywatelska złożyła 44 projekty ustaw dotyczące całej jakości życia Polaków, zmiany jakościowej Polaków.
I te wszystkie projekty ustaw zostały zamrożone w zamrażarce pani marszałek Witek. Tutaj takiej możliwości nie ma. Inicjatywa ustawodawcza dzięki podpisom państwa między innymi, jeżeli złożymy wymagane 100 tysięcy prawem podpisów, marszałek Witek ma obowiązek rozpatrzyć ten projekt w przeciągu 4 miesięcy od wprowadzenia pod obrady Sejmu. Dlatego, szanowni państwo, apeluję do wszystkich tych, którzy nie zgadzają się z tą informacją, która przekazywana jest przez TVP Info, z tą codzienną krytyką, szczuciem, napuszczaniem jeden na drugiego, żeby włączyli się do naszej akcji. W ramach mojego biura poselskiego również będziecie państwo mieli możliwość skorzystania z możliwości podpisania się pod tą akcją. Zachęcam państwa do tego. Każdy, kto będzie zainteresowany, zapraszam do mojego biura poselskiego, żeby złożyć swój podpis. Nie może być tak, żeby za nasze publiczne pieniądze realizowany był festiwal kłamstw i szczucia partyjnego. Dlatego wszystkich państwa zapraszam. Jesteśmy dla państwa do dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godziny 11 do godziny 15-16, fizycznie tutaj w biurze. Oczywiście każdy z państwa, który będzie chciał podpisać tą listę, może się z nami kontaktować i telefonicznie, i za pomocą mediów społecznościowych. Także, szanowni państwo, sytuacja jest zewnętrzna, jaka jest. Oczywiście mimo zapowiedzi, że jeszcze z lipca, sierpnia, że już wirus nas ominął, sytuację epidemiologiczną w kraju mamy, jaką mamy. Ludzie codziennie umierają, po kilkaset osób. Dlatego też przy zachowaniu dużego reżimu sanitarnego będziemy państwu umożliwiali podpisanie się pod tą listą. Dziękuję bardzo. Panie pośle, każdy, kto trochę pozna układ polityczny, powie, że to przecież nie ma szans, ta inicjatywa ustawodawcza nie ma szans wejścia w życie. Co by na to? Sytuacja aktualnie bieżąca w polityce jest bardzo dynamiczna. Jak pan redaktor doskonale wie, nie tylko media, ale opinia publiczna żyje tym, co się wydarzyło w środowisku partii Porozumienia pana ministra Jarosława Gowina. I wcale nie byłbym taki pewny, czy te zamierzenia, o których teraz mówimy, czyli konieczność rozpatrzenia inicjatywy ustawodawczej pod tytułem likwidacja abonamentu RTV i likwidacja TVP Info, nie będzie miała miejsca w zupełnie innej sytuacji jakby politycznej. Wszak 12 posłów, którymi dysponuje wprost pan Jarosław Gowin, jest w stanie jakby również z tą demokratyczną opozycją przeprowadzić ten projekt skutecznie w Sejmie. My musimy wskazywać na te mechanizmy, które niszczą polską demokrację, które szczują jeden na drugiego, a takim narzędziem w rękach PiSu jest właśnie TVP Info. Dlaczego likwidacja, a nie odbudowa, przebudowa? To jest tak zainfekowane medium, że tego się nie da odbudować. Oczywiście myśmy się bardzo długo zastanawiali, czy nie używać czasami skrótu właśnie odbudowanie, rozbudowa, przebudowa, reorganizacja. Nie, to trzeba zburzyć. Na tym fundamencie nie da się nic nowego zbudować. Jest to tak przesiągnięte polityką, zależnością polityczną. Proszę zobaczyć, nie ma żadnego dziennikarza w TVP Info, który mógłby się charakteryzować dłuższą jakąś karierą dziennikarską poza na przykład mediami ojca Tadeusza Rydzyka od portalu Niezależna, czyli stricte związane z partią władzy. Nie ma takich dziennikarzy, dlatego my musimy przeprowadzić akcję pod tytułem zlikwidowanie TVP Info i zgodnie z ustawą, do której wszyscy powinni jakby zajrzeć, do artykułu 21, odbudować pluralistyczne, niezależne, nieskompromitowane media, zupełnie z inną optyką patrzenia na sprawy Polaków, czyli te sprawy, które są najważniejsze. Jeszcze mam jedno pytanie, bo wy nazywacie tę akcją obywatelską, ale jednak u zarania to jest akcja partyjna, tak? No bo to partia tą inicjatywę jakby chce wprowadzić. Tak? Dajemy asumpt temu i to wyszło również na podstawie wielu opinii. My też mamy swoje media społecznościowe, my też mamy kontakt z wyborcami i ci ludzie mówią, że po prostu mają dość oglądania tej szczujni, bo tak jest używane w powszechnym mniemaniu TVP Info. Szanowni państwo, dzisiaj nawet oglądałem TVP Info, żeby również przygotować się do tej konferencji. Znowu są informacje, że za to, że po prostu śnieg spadł w Warszawie i jest nieprzejezdna Warszawa, odpowiada wyłącznie prezydent Trzaskowski. No po prostu skala populizmu, takiego draństwa typowego w przekazie, nie zna granic. Dlatego też nie możemy patrzeć na to w sposób taki obiektywny, że tam jest przekaz informacji, tam jest zakłamanie, zupełne przekręcanie rzeczywistości tylko na jedną modłę, na rzecz polityków z prawej strony, na rzecz polityków obozu rządzącego. Temu mówimy stanowcze dość.